W twarz. Nocne Polaków rozmowy. Dobry wieczór Państwu, mówi Jan Pospieszalski, tu Warszawa, program pierwszy. Nie odmówię sobie tej przyjemności, żeby powiedzieć te słynne słowa, które towarzyszyły mi przez całe moje życie, bo jestem wiernym słuchaczem radia ostatnio. Mam ten zaszczyt, że mogę tutaj od czasu do czasu przy mikrofonie zasiąść. Z dzisiejszej nocy chcemy z Państwem rozmawiać, no właśnie, być może temat jest wcale nie, nietypowy dla mnie, bo co prosty kontrabasista z Częstochowy będzie e, e, wymądrzał się na tematy naukowe. To zadam to proste pytanie. Po co nam nauka, po co nam naukowcy? I nie wstydzę się tego pytania zadać, tym bardziej, że mój dzisiejszy rozmówca ma wcale niebanalną i niestandardową odpowiedź na to pytanie. Kilkanaście tysięcy ludzi z tytułem profesorskim, sto tysięcy ludzi z tytułami doktorskimi ogromna grupa ludzi większa liczebnie niż Polskie Siły Zbrojne. Po co jest wojsko? Wszyscy wiemy, ale po co nam taka armia naukowców? I brzmi to dosyć populistycznie, ale zacznę od pieniędzy. Na finansowanie tej grupy zawodowej idą miliardy z budżetu. Czy to są dobrze wydane pieniądze? I jaki produkt oddają ci bardzo mocno zapracowani ludzie? O tym wszystkim opowie mi dr Kamil Kulesza. Dobry wieczór, witam ponownie. Gościem moim jest dr Kamil Kulesza, naukowiec, który, no właśnie, który włożył kij w mrowisko, zasiał ferment albo e, rzucił granat w, w sadzawkę na razie, czy w olbrzymie, w olbrzymie jezioro. Panie Kamilu, po co nam nauka? Dobry wieczór państwu. No więc ja, jako prosty doktor. Spróbuję odpowiedzieć, przy czym no, muszę tutaj poczynić pewne zastrzeżenie. Nie jestem jednym z naszych wielkich, utytułowanych profesorów, więc odpowiedź pewnie będzie niestandardowa. Znaczy, tak, w ogóle, to ja muszę powiedzieć, że. Uważam, że nauka jest potrzebna. Nauka jest bardzo potrzebna, to jest tak naprawdę dźwignia czy siła napędowa naszej cywilizacji. Prawdziwa nauka, taka przez, przez Duże N, to jest to, co tak naprawdę zmienia świat dookoła nas. Proszę popatrzeć, może ci trochę starsi e, słuchacze, ale niekoniecznie ze zardzewiałym peselem, e, pamiętają, jak świat mógł wyglądać 30-40 lat temu, jak byli dziećmi. Te wszystkie zmiany, które widzimy dookoła siebie telefony komórkowe, internet. To jest informatyka. Tak Pani jest... Kamilu, ale dobrze. Fajnie, ja rozumiem inżynierowie, wielkie maszyny, technologia, środki transportu, znakomity rozwój tego wszystkiego, co mamy w domu, elektronika, medycyna, badania medyczne, rozwój farmacji. To są bardzo konkretne dokonania naukowców, ale matematycy. No przecież to są faceci, którzy coś tam liczą, nad, tylko i, i wzory. To jest już taka totalna abstrakcja. No to prawda, był taki żart, że matematyka jest drugą najtańszą dziedziną e, Dlaczego? nauki. Dlaczego najtańszą? Bo potrzeba do jej uprawiania tylko, tylko trzech rzeczy: kartki papieru, ołówka i kosza na śmieci. No nieraz nie potrzeba, nawet nie ma kartki papieru, to jest serwetka w kawiarni czy w restauracji. Tak jak jeden z najsłynniejszych polskich matematyków, Stefan Banach, pisał na serwetkach w Albo na restauracji stole. szkockiej. Albo nawet wprost na stole, i zadaniem kelnera po zamknięciu restauracji było przypisywanie do. Słynny do Brulionu, który stał się potem słynną księgą szkocką. Także ona banacha płaciła za to, żeby ten kelner to przepisał, zanim zmyją stolik. Rzeczywiście tak jest, no niektórzy mówią, jeżeli już pan mówi o tej bezużyteczności, bez że dokończyć anegdotę, że tańsza tylko bywa czasami filozofia, bo oni się obchodzą bez kosza na śmieć. Ale mam wielu przyjaciół, filozofów, i powiedziałem, <laughs> niektórzy, niektórzy tak mówią. Natomiast y, matematyka jest ważna i to nie tylko dlatego, że to przedmiot, który wrócił niedawno na, na, na matury w szkole, ale dlatego, że prawie wszystkie rzeczy, które Pan wymienił, one gdzieś z tej matematyki korzystają. I matematyka to tak naprawdę. Niektórzy mówią: ja Jestem urodzonym humanistą, nie mam zdolności do matematyki, ja się zajmuję językami. Matematyka to jest tak naprawdę inny język opisu świata. I dzięki temu, że Możemy za pomocą tego języka w coraz bardziej złożony sposób opisywać świat. Też ten postęp technologiczny jest możliwy. Panie Kamilu, ja prowokowałem pana dlatego, że sam jako muzyk doceniam wartość matematyki i wiem, że już Pitagoras w, w geometrycznych wzorach zawierał rzeczy, które są analogiczne do na przykład szeregu harmonicznego lub alikwotów muzycznych i brzmienia, czyli coś co mu się zgadzało w geometrii, na ucho brzmiało zgodnie. To prawda. To prawda, ale matematyce nie można też odmówić jakby piekielnej użyteczności. I to jest taka bardzo ciekawa zależność, a mianowicie no mówi się, że matematyk ten, który, który wymyśla teorię, no to on oczywiście. To jest taki od dawna idący spór w matematyce, czy on się powinien w ogóle zajmować jakimkolwiek praktycznymi zastosowaniem tych swoich teorii, czy o tym myśleć. Dlaczego, bo co? Bo, bo to go ogranicza, albo go może jakoś. A może go rozprasza, Aha. tak. A może dokładnie tak jak z tym tworzeniem filozofią on powinien myśleć tylko o tej abstrakcyjnej strukturze. To jest bardzo piękny i długi temat. No, życie lubi płatać figle. Był taki bardzo znany angielski, brytyjski matematyk Hardy który no, był ikoną w pierwszej połowie XX wieku, zmarł zaraz po II wojnie światowej i on był autorem takiego powiedzenia, że królową matematyki jest teoria liczb i piękno leży w jej zupełnej bezużyteczności. Hardy mhm. zmarł zaraz po II wojnie światowej, a potem się okazało, że bardzo dużo z tego, co on i koledzy wymyślili w teorii liczb, doskonale stosuje się w kryptografii. Więc o. życie bywa przewrotne. <laughs> e, natomiast e, to, co jakby czyni tą, tą użyteczność matematyki, niezależnie od jakby tej abstrakcji, to w którymś momencie e, są tacy, którzy przychodzą Biorą tą zrobioną matematykę albo drabianie jej kawałki, i nagle to opisuje bardzo dobrze jakiś fragment rzeczywistości. Tak? I to nawet w takim stopniu, że na przykład w fizyce, kiedy tam w latach 30. bodajże Chaldwick napisał równanie elektronu, okazało się, że w sensie matematycznym, struktury matematycznej, ona ma dwa rozwiązania: dodatnie ujemne. I wszyscy to traktowali jako taką aberrację. No przecież wiadomo, że jest, jest, jest elektron, czym miałoby być to jakby drugie rozwiązanie, taką pewną ułomność, czy może nadmiarowość teorii, a potem się okazało, że istnieje antymateria i istnieją elektrony o ładunku dodatnim, i to drugie rozwiązanie to jest dokładnie rozwiązanie dla bliźniaczej wersji antymaterialnej, tej źródło. To jest taki bardzo fajny przykład piękna matematyki, więc my dzisiaj, obcując z coraz bardziej złożonym światem, czy po stronie technologicznej, czy po stronie organizacji społeczeństwa, czy nawet korzystając z rozrywki, takie jak gry, jak nie wiem, interaktywne multimedia, nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo matematyki na bardzo różnych poziomach za tym stoi. Dobrze, to powiedział Pan i trochę wytłumaczył nam Pan, po co są ci matematycy, po co ci naukowcy, ale jak to działa w Polsce? No przecież um, jest y, spore grono. Utytułowanych profesorów, którzy otrzymują z budżetu państwa pieniądze, mają taką misję, żeby tę naukę nie wiem, rozwijać, tworzyć, uczyć, zarażać tą pasją młodych ludzi, i pan, jako młody naukowiec, kończy takie studia i mówi: Ja będę tak jak mój mistrz, albo będę, będę, no właśnie, będę pracował nad rozwojem. To wielkie wyzwanie intelektualne. Pan, panu przecież towarzyszyły takie, takie myśli, taka, taka pasja po skończeniu studiów. Znaczy i do dzisiaj, i do dzisiaj towarzyszą, bo to, 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 to jest powód, dlaczego zostajemy prawdziwymi naukowcami, nie pracownikami nauki, którzy podpisują listę i działają od do. Przecież ja tu muszę poczynić pewną taką, taką korektę, a mianowicie no, moje życie się potoczyło tak, że chociaż urodziłem się w Polsce i tu spędziłem większość czasu do kończenia 18 roku życia, niecały, to studiowałem za granicą, w systemie anglosaskim. Potem Wróciłem zrobić doktorat do Polski, i tutaj też było nietypowo, bo robiłem go w Polskiej Akademii Nauk, ale trafiłem na promotora. Wyjątkowego człowieka, wyjątkowego jeżeli chodzi o naszych starszych kolegów, profesorów, bo był nie tylko niezłym naukowcem, ale był też porządnym człowiekiem. Więc... A przepraszam, czy te dwie rzeczy nie idą w parze? A nie e, No, ludzi, którzy są obdarzeni wśród starszych kolegów, jedną z tych cech nie jest tak trudno znaleźć. Kombinacja tych dwóch w polskiej nauce nie jest taka częsta. Choć muszę przyznać, że znam więcej takich ludzi jak mój promotor, ale niestety w tym środowisku są oni w zdecydowanej mniejszości. Czyli no dobrze. To o tym, czy istnieje etos naukowca, o tym powiemy zaraz. Jak działa ten system? Jak działa ten system? Ten system działa bardzo, bardzo specyficznie, bo może jeszcze trochę kończąc tą, tą, tą powieść o swojej drodze życiowej, to po doktoracie z kolei pojechałem do Cambridge, dostałem się do najlepszego de de wydziału, tak? Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, jak, jak chciałem zrobić wrażenie. M albo... Zabrzmiało to bardzo naukowo, ale rozumiem, że nasi słuchacze zastrzygli uszami i są bliżej głośników. Tak, tak, najprościej mówiąc, to jest to miejsce, gdzie przez lata pracował Stephen Hawking. Przez, chciałem imponować dziewczynom albo kolegom, czy koleżankom z ogólniaka, to mówiłem, że y, moim kolegą z pracy jest Stephen Hawking. Czyli w, tak, to jest ten sam instytut, to, sam, to ta Dokładnie sama tak. pracownia, katedra. Dokładnie no. tak. I tam też zobaczyłem to, co było u mnie na uczelni, czyli to autentyczne zarażanie pasją, ale też robienie tej nauki naprawdę, czyli mierzenie się z prawdziwymi problemami. Wiecie państwo, mierzenie się z prawdziwymi problemami po pierwsze jest trudne, a po drugie bardzo często prowadzi do porażki, jeżeli coś robimy naprawdę. No są zagadnienia w nauce, to chociażby... No nie na tak, przykład, no. no. Nie tak dawno udowodniono wielkie twierdzenie Fermata, tak? Na dowód czekano 300 lat, tak? Bo, bo, bo fermat zapisał na marginesie książki, że to pewnie da się udowodnić, ale margines jest, czy ma zaskakujący dowód tego twierdzenia, ale margines jest za mały, żeby to pomieścić. Przez 300 lat ludzie tego próbowali, nawet uważano, często argumentując, że jeżeli tylu zdolnych ludzi przez tylu lat próbowało, no to raczej tego udowodnić się nie, nie da. Aż przyszedł taki, który to zrobił. I takich zagadnień jest naprawdę wiele, jakby różnej rangi. Tak? Można się zajmować tym, co zostawili nam w spadku nasi poprzednicy. Można też budować nowe rzeczy. Tak jak... A można również tworzyć alternatywne rozwiązania, które są troszeczkę obok tego systemu. O tym powiemy już za chwilę. Witam ponownie. Przypominam, w studiu dr Kamil Kulesza opowiadamy o tym, po co nam nauka, jak działa system e, naukowy e, nauki w Polsce i no właśnie, czy on działa dobrze. Miał pan tą unikalną możliwość spojrzenia na świat polskiej nauki, na polskie instytuty i, i całą tą przestrzeń naukową no, świeżym spojrzeniem, ponieważ kształcił się pan. I na Zachodzie i w najlepszych instytutach w Cambridge, tak? Tak jest. Stąd, stąd, no właśnie, miał pan pewną inną optykę. I co pan zastał tu? Przychodzi pan i zderza się pan z czym? No właśnie, to jest dosyć ciekawe, bo. Ja zastanawiałem się jakby, co, co, co w którymś momencie robić. Postanowiłem wrócić do kraju i podzielić się tym, co, czym się nauczyłem. Również troszeczkę na tej zasadzie, że widziałem, że skoro pewne rzeczy nie wychodzą i nie działają, no to można patrzeć na zasadzie szklanki do połowy pustej. Tu się nic nie da zrobić, tu nigdy nic nie zadziała, albo, albo do połowy pełnej. Okej, okay. to, to, to jest wspaniała możliwość. To przecież, tak? Ale najpierw, najpierw diagnoza. Na Tle światowego, na, na tle światowej nauki. Czy polska nauka, jak sobie radzi? Jak, co pan zastaje tutaj? Ja jako prosty doktor e, znaczy muszę powiedzieć, że w wielu aspektach zostaje za ścianek. E, złośliwi mówili, że przez ostatnie 25 lat w Polsce zmieniło się wszystko poza rolnictwem i nauką, ale w rolnictwie podobno ostatnio poczyniliśmy postępy. Więc znaczy rzeczywiście w wielu aspektach tak jest. Znaczy ja nie chcę obrażać wielu ludzi, którzy bardzo ciężko pracują nad tym, żeby i codziennie ten swój niewielki kawałek nauki jakby dołożyć do dorobku ludzkości, którzy są pełni też jakby dobrej woli i, i, i starają się w tym funkcjonować, ale system mamy fatalny. System mamy fatalny, dlatego, że z jednej strony mamy bardzo archaiczną ścieżkę awansu naukowego. że od lat toczące się spory na temat habilitacji. Złośliwi mówią, że prędzej Kościół katolicki zniesie celibat, niż, niż, niż w Polsce zostanie zniesiona habilitacja. Coś, co w świecie anglosaskim Czyli jest nieznane. doktorat, promotor, cała ta drabinka... To, to może jest potrzebne, Aha. bo doktorat to jest taka szkoła, to jest warsztat. To i są ludzie... To tak, ale taki doktor, żeby dalej utrzymać się w instytucie, no to musi w pewnym momencie habilitację, zrobić habilitację. A potem dobrze, że zrobił a, profesurę. I robi habilitację i profesurę, a nie robi nauki. Czasami te rzeczy mogą iść w parze, to znaczy dobre wyniki naukowe czasami nie przeszkadzają, ale absolutnie one nie są ze sobą jakoś mocno skorelowane. Tak? No dobrze, to znaczy, że ten, to, co nazywamy, realna praca naukowca, rozwój intelektualny, rozwój intelektualny jego, jego osiągnięcia, no takie wymierne, albo takie, które można opisać, nijak się mają do tych kryteriów formalnych, tej drabinki. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I bierze to się z tego, że po pierwsze część z tych rzeczy jest trudno sformalizować i, i opisać i często są to takie no, troszeczkę biurokratyczne wymysły, ale jest jeszcze gorzej. Dlatego, że tak naprawdę ostatecznie każdy system, czy najlepszy czy najgorszy jest tak dobry jak ludzie, którzy go realizują. A z tym, w mojej skromnej ocenie, patrząc, już nie muszę mówić nawet według standardów Cambridge, ale według normalnych standardów świata, gdzie ta nauka jest, rozwini jest rozwinięta, u nas jest kiepsko. Jest bardzo kiepsko. Dobrze, to teraz, y, żeby nasi słuchacze mogli zrozumieć, żeby naukowiec, y, no właśnie, pokonał ten kolejny szczebel, to musi wydać z siebie jakiś produkt intelektualny. Brzydko to brzmi, przepraszam za, za takie trywialne określenie. No, musi odpowiedzieć wydalić. <laughs> tak, ale no musi, wy... musi coś zrobić, tak? Y, czyli no, to się y, mówi, musi napisać jakąś publikację, jakąś pracę naukową. Musi mieć ileś tych publikacji. Te publikacje ocenia jakieś grono ekspertów. Ekspertów ci eksperci mówią, że te publikacje są dobre. W związku z tym ta ilość publikacji sprawia, że, że, co, że... że można mu dać ten kolejny stopień naukowy. I ten system, w momencie kiedy on był tworzony w świecie zachodnim, on odegrał swoją pozytywną rolę. Tyle, że tam od niego się już bardzo odchodzi. U nas, kiedy te 25 lat temu zaczęto go do Polski przenosić, on też odegrał w iluś aspektach pozytywną rolę. Natomiast no, jak każdy system, on jest podatny na de degenerację i u nas on w większości wypadków się zdegenerował. Zresztą no, w iluś aspektach on też jest jakby dyskusyjny, dlatego że znaczy, to powoduje, i to jest problem też nauki światowej, ale u nas w wielokrotnieniu taką inflację, jeżeli chodzi o ilość publikacji. Tak? Mój opiekun w Cambridge, bardzo znany profesor, zresztą swego czasu dziekan wydziału, wtedy, kiedy ja tam byłem, mówił mi, że na najlepsze stanowiska tam czasami zatrudnia się ludzi za jedną czy dwie publikacje, które zrobili w życiu. A są publikacje wybitne. tak? Oni tam, jak kogoś zatrudniają na wysokie profesorskie stanowisko, mówią, dobrze, możesz przysłać tą listę swoich publikacji, ile tam ich masz, może ponad setkę, ale nas interesuje, wskaż pięć najlepszych. tak? U nas z kolei, no to powoli zaczyna się makulaturę na wagę po prostu ważyć. Po doktoracie ile wyprodukowałeś? 25 kilo? Dobrze, na habilitację w tej dziedzinie starczy. Ja to trochę, oczywiście, przesadzam, ale chcę skontrastować. Z czego to się bierze? Bierze się to z braku i rzeczywistego życia naukowego, gdzie, gdzie, gdzie ludzie żyją tymi problemami, się spierają, no chociażby właśnie, jak chociażby ta polska szkoła matematyczna wtedy w Lwowie, tak? No, tak? Kto dzisiaj zostaje po godzinach, żeby się kłócić o jakieś matematyczne teorie, tak? Czy nawet kto pójdzie do pubu i będzie, będzie siedział i na serwetce, serwetce pisał równania? To wręcz pros przeciwnie. No my mieliśmy ileś kłopotów, kiedy robiąc rzeczywiste projekty chcieliśmy posiedzieć dłużej w instytucie. No, dla mnie to... My, czyli kto? Przyjeżdżając do Polski założyłem centrum badawcze. Działujące według, jak to się ładnie przekładając z angielskiego, mówi najlepszych brytyjskich praktyk. Czyli upraszczając, widzi pan, że coś nie działa dobrze, widzi pan tą całą skomplikowaną strukturę, lekko skostniałą, niewydolną i dokładnie. mielącą te publikacje, rozdzielające te pieniążki, granty, w związku z tym pan mówi, ok, ja zrobię po swojemu. Dokładnie, dokładnie tak. To znaczy mogę narzekać, mogę wskazywać błędy, ale ta debata toczy się od dawna. Zresztą ja, jeżeli mam okazję, też od lat zabieram w niej głos publiczny, ale Wolę mówić. Nie tylko na zasadzie wskazywania błędów, ale wolę pokazać w matematyce czy w informatyce mówi się konstruktywny algorytm. tak? Czyli mówi się, że coś można zrobić, pokazuje się jak to skonstruować. Więc zrobiliśmy centrum badawcze, które działało, czy działa według najlepszych jakby reguł z Cambridge, rozwiązuje za pomocą matematyki praktyczne problemy dla firm i instytucji. Użył Pan po raz pierwszy słowo praktyczne tak. w naszej rozmowie. I to jest chyba klucz do, do, do pokazania naszym słuchaczom istoty tego, co, czy Pan się zajął. Więc te te, te tony makulatury, o którym Pan mówi, te, te, te prace, które są mieleniem podobnych problemów, nagle są gdzieś e, e, produkowane przez te instytucje, które działają. A Pan mówi: Nie, ja zrobię coś, co będzie miało zastosowanie w praktyce. Przyjdzie tak. ktoś, komu to jest potrzebne. To komu to tak. może być potrzebne? Komu była potrzebna Pana praca? Ja się troszeczkę zawahałem, dlatego że jest mi trudno wymienić dziedzinę, w której byśmy nie pracowali. Tak? Jakąkolwiek dziedzinę weźmiemy, czy to będzie produkcja gier komputerowych, czy nie wiem, przemysł ciężki, e, czy bankowość, e, tam praktycznie robiliśmy projekty. Czy przychodzi ktoś z wielkiej firmy i mówi: Panie Kamilu, mamy tu taki problem, jak to rozwiązać? Nie działa nam instalacja petrochemiczna albo nie działa tak, jakbyśmy chcieli. My tworzymy wtedy model matematyczny. Znaczy, jeżeli podejmiemy się zadania, bo staramy się być w sensie naukowym uczciwi, jak nie widzimy, jak to zrobić, to, to po prostu czegoś nie bierzemy. Mówiąc nieskromnie, zdarza się to nam stosunkowo rzadko. Im więcej z kimś porozmawiamy, tym większe prawdopodobieństwo, że damy radę mu w jakimś tam stopniu pomóc. No dobra, i mówcie tak. E mamy na to rozwiązanie, albo mamy dla was propozycję, ale to będzie kosztowało tyle i tyle. Tak? Następuje, Dokładnie tak. Następuje proces negocjacji, to znaczy ja może ten mechanizm wyjaśnię tak, jak on zresztą oryginalnie wyglądał, to co przenieśliśmy. Mianowicie w Wielkiej Brytanii, kiedy 40-50 lat temu chciano odnowić jakby badania Taki, taki, taki impuls intelektualny badaniom w zakresie matematyki stosowanej powiedziano, cofnijmy się do korzeni, czyli zacznijmy rozwiązywać praktyczne problemy, bo matematyka stosowana stąd się wzięła. Trzeba było przewidzieć zaćmienia słońca w Sumerze, trzeba było przewidzieć w Nilu trzeba było być może też gdzieś tam w Babilonii pomierzyć kanały. To, to wszystko były źródła, źródła matematyki stosowanej, więc jeżeli dziedzina nam się wyjaławia, to pójdźmy... pracować rozkład mają... jazdy pociągów. Na przykład. Byliśmy blisko tego, żeby to w Polsce robić swoją drogą. Ale to, 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 to jakby to jakby osobna historia. I teraz druga rzecz, która tutaj dochodzi, to przy tej całej nauce finansowanej z dotacji budżetowej i płaczącej, że zawsze mamy za mało pieniędzy. I Och jak... często się słyszy. O tak, jak będziemy mieć więcej, to niczym u przewodniczącego mało zakwitnie tysiąc kwiatów. Znaczy ja mam odmienną tezę, tak? do piaskownicy można lać dowolną ilość wody, kwiaty nie wyrosną. Więc. Y... Ja uważam odwrotnie, Brytyjczycy, zresztą to nie my pierwsi się zmierzyliśmy z tym systemem. Oni z jednej strony, widząc tą możliwość stymulacji intelektualnej przez praktyczne problemy, zobaczyli coś jeszcze. To takie trochę może brytyjskie myślenie, kraju, gdzie była pierwsza rewolucja przemysłowa, takie bardzo kapitalistyczne. Jeżeli rozwiążemy komuś praktyczny problem, wniesiemy wartość dodaną, on nam za to zapłaci. Możemy sformułować uczciwy kontrakt, żeby dał nam pieniądze na badania. Jeżeli to zrobimy naprawdę dobrze, to dostaniemy pieniądze nie tylko na to, żeby rozwiązać ten jego problem i to być za to uczciwie opłacany. No ale no mamy też prawo do nie wiem jakiegoś zysku, tak? Czyli mówiąc krótko, możemy sobie zarobić Corporate coś innej. No tak, paten... albo nawet, ale nawet dobre wynagrodzenie na zasadzie, ok, oddaję ci moją całą własność intelektualną. No, ale za to zapłaciłeś mi tyle, że teraz dwa lata mogę posiedzieć w wieży z Kości Słoniowej i pomyśleć o rzeczach pięknych i wzniosłych. No dobra, o tym, jak działają te dwa systemy, równoległe, o którym mówi Pan Kamil, który stworzył i który poprzez skuteczność i praktyczne zastosowania angażował aktywność naukowców, i ten, który w wielkich laboratoriach, instytutach ciągle funkcjonuje po staremu, mówić będziemy już za chwilę. Witam ponownie. Przypominam, w studio mam fenomenalnego rozmówcę, naukowiec, matematyk, Doktor nauk pan Kamil Kulesza, który opowiada o tym, że nagle z wieży kości Słoniowej naukowca, który siedzi i sobie coś tam oblicza, można wyjść i tą matematykę zastosować do praktycznych rozwiązań. Jeszcze przychodzą inni i za to płacą. Tak się zdarzyło w pana przypadku. I co dalej? Tak zdarzyło się w, naszym, w, moim, w moim wypadku. Ja skoro działa to w Wielkiej Brytanii, to postanowiłem to przeszczepić na piaski Mazowsze. Tak? E, no, Wszyscy byli sceptyczni, bo druga mantra, którą starsi koledzy powtarzają, to nie ma ssania z przemysłu i w Polsce to się nie uda. No tak, bo oni cały czas otrzymują pieniądze z budżetu, są granty budżetowe, państwo płaci, oni mają tu swoje pensje, swój cały ten system rozdzielania tych pieniędzy itd. itd. Dokładnie, dokładnie tak. No. Dla niektórych, i to też tak było w moim wypadku, najlepszą zachętą, że czegoś spróbować, tak jak z tym twierdzeniem fermata. Tak? Jak 300 lat tego nikt nie udowodnił, no to może pora zmierzyć się z potworem. W Polsce, w Polskiej Akademii Nauk, postanowiliśmy spróbować to zrobić. Było też wtedy życzliwe kierownictwo, chociażby w osobie profesora Kleibera. Pomógł nam Oxford, pomogła nam Cambridge, pomogła nam bardzo ambasada brytyjska. Założyliśmy centrum badawcze. Ilu was było? Na początku kilku ostatnio zdeterminowanych, śmiałych, tak. odważnych, zaangażowanych, nie bojących się pracy po godzinach. Tak, no to prawie brzmi jak czołówka do siedmiu wspaniałych, ale to, to, to trochę tak było. Było ciężko. Natomiast też zakładając to centrum, jeżeli mieliśmy się jakby próbować sami finansować, zdobyliśmy też na początku trochę grantów, ale od tego też też później odeszliśmy, no to dostaliśmy w zamian bardzo dużo swobody. Dano nam ją prawdopodobnie dlatego, że nikt nie wierzył, że to się uda, czyli tak jak pan Zagłoba obiecywał Niderlandy bodajże Karolowi i Gustawowi, no to, 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 to też nam dano bardzo dużo. Róbcie, róbcie i tak idziecie na porażkę, tak? Dokładnie, dokładnie tak. Chcecie się poszarpać, okej, okay. będzie kolejny case, jak nie wychodzi. No, o dziwo w jaki sposób zaczęło nam wychodzić. Być może ten brytyjski model jest naprawdę dobry, a być może, no, siedzieliśmy i, jak to się kolokwialnie mówi, młot młotkowaliśmy, aż, aż, haha, aż się, aż się młotkował, zaczęło wychodzić. Na początku było naprawdę ciężko, bo ta przepaść między biznesem a nauką w Polsce była bardzo głęboka. Znaczy, biznes uważał, i w pewnym stopniu do dzisiaj uważa, chociaż to się zmienia, że polska nauka, nie, nie nauka w ogóle, ale tak zwana zinstytucjonalizowana nauka polska, nic nie ma mu do zaoferowania sensownego. Dzisiaj już jest lepiej. Czyli no. musiał pan pokonywać podwójne bariery. Z jednej strony to te, te bariery, o których pan mówił, zmierzenie się z potworem, prawda? Tak. tego potwora, czyli ten system naukowców, grantów, tych profesorów, ciężkich instytutów i tak dalej, zależności tego całego dworu. I z drugiej strony ten bariera, którą nieufność samego inwestora, tak. Tak? który mówi, no po co mi to i tak z tego nic nie, nie, nie będzie. Nie zrobicie nic wartościowego, bo nikt bardzo długo tego nie zrobił, tylko potraficie jak te pijawki stać, stać pieniądze z budżetu. Jakby udało się organicznie, często siedząc długo po godzinach. Chyba ludzi, nawet młodych, nie jest tak łatwo przekonać, że 8 godzin to jest trochę za mało i powinniśmy pracować 12. To są takie, a czasami 15, jak trzeba. Tak? No na szczęście nikt z nas nie był na etatach, więc nie było problemu z Państwową Inspekcją Pracy. Panie Kamilu, jakie były te pierwsze projekty udane? Przyniosły, przyniosły efekt w postaci pieniędzy kontraktów wypłat. Zrobiliśmy projekt dla firmy inwestycyjnej, taki związany z programami lojalnościowymi, czyli to, o. co tam mam na stacjach benzonowych czy w supermarkecie. Zrobiliśmy duży projekt, to akurat został upubliczniony dla branży kasynowej, e, taki model matematyczny jak legislacja proponowana w 2008 roku e, wpłynie na ich wyniki finansowe i budżet państwa. E, firma przemysłowa, system założenia dla systemu informatycznego. No I i ci goście jest trochę mi też? Gości z petrochemii byli później. No, nie, znaczy, nie chcę używać może nazwy petrochemia, bo w Polsce mamy dwie duże firmy jakby tak. naftowe. Nie chciałbym wskazywać, która. Tak? Okay. Na szczęście obie polskie. Na szczęście obie w dalszym ciągu polskie. W każdym razie, kontynuując. No i to zaczęło wychodzić. Tak? Zaczęliśmy mieć coraz więcej jakby zleceń, tematów. Coraz więcej pieniędzy, ludzi. To się naprawdę bardzo fajnie rozkręcało. Ostatnimi czasy mieliśmy Ponad 50 osób współpracujących z nami. No, równolegle robiliśmy jeszcze jedną rzecz. Młodzież się garnęła też? Tak, to, to bardzo fajnie wychodziło, bo wzorem brytyjskim robimy od 12 lat letnie praktyki badawcze: matematyka, informatyka, komercjalizacja, jak robią to w Cambridge. Staramy się przyciągać najlepszych ludzi z całej Polski. To jest z reguły. 10-20 osób robią z nami praktyki, najlepsi mogą zostać. Większość naszej młodej kadry dokładnie przeszła przez praktyki. Niektórzy byli 10 lat temu na praktykach i albo dzisiaj z nami pracują, na przykład mają doktoraty, albo zaczynają być coraz ważniejszymi ludźmi w biznesie i nawet czasami dają nam projekty. O. Natomiast no w sytuacji, kiedy zaczął to być duży sukces, no wiadomo, jest takie powiedzenie chyba w każdym języku, po rosyjsku mówią, ty się jedziesz, dalsze budziesz. Mój opiekun w Cambridge mówił, you have to keep your head below the parapet albo fly below the radar. Staraliśmy się nie przyciągać do siebie specjalnie uwagi. No ale prędzej czy później, jeżeli tak ostat... ostatnimi laty, to mówimy o kwotach powiedzmy milionowych. I 50 w zespół? Dokładnie. Czy muszę uczciwie powiedzieć, że to nie jest tak, że my tych wszystkich ludzi mieliśmy w pełnym wymiarze czasu u siebie. To też było pomyślane. To często są ludzie też spoza Warszawy. Często też mają inną robotę. Braliśmy ich jakby według kompetencji. Dla nich to było bardzo fajne, że mogą się pobawić nauką, tak? Ja mam na przykład współpracowników, nie wiem, ja jestem między innymi z doktoratu kryptografem. Robimy też czasami bezpieczeństwo teleinformatyczne, którzy są dzisiaj ważnymi dyrektorami do spraw bezpieczeństwa IT gdzieś, ale jak się zadzwoni, facet pracuje ciężko. 10-12 godzin na dobę jest fajny projekt IT, jedziemy, to ktoś mówi, okej, okay, mogę wam dać te 10 Godzin tygodniowo, tak? W, taki, w takim a takim czasie i przyjdę w sobotę. Ja mówię, słuchaj, ale ja ci mogę zapłacić tylko stawkę akademicką i taką jak tam, no nie wiem, 3000 zł miesięcznie w przyliczeniu. Gość zarabia, no, no powiedzmy, 10 razy tyle. On mówi, okej, okay, bo pieniądze nie są ważne. Mnie to To dokładnie, i jedziemy. Oczywiście w ten sposób z taką osobą to można raz na pewien czas zrobić projekt, ale poziom kompetencji jest taki, że nam to naprawdę bardzo, bardzo dużo znaczy. Panie Kamilu, pan jest pełen optymizmu, uśmiecha się pan teraz, ale mówi pan o rzeczy, która się wydarzyła i wcale ale nie jest taka wesoła i pogodna. Nie jest taka wesoła i pogodna, bo no niestety, ale mimo, że iluś bardzo fajnych i wartościowych ludzi ze środowiska nas wspiera i gdyby nie ci starsi koledzy, to w ogóle to wszystko nie byłoby możliwe, mimo tej całej agendy, o której opowiadam. Są też tacy, którym się to nie podoba. No jak zaczęło być dostatecznie duże, no to postanowili nam to zadeptać. Czy to zwykła ludzka zawieść? Czy, dokładnie. Czy, czy lęk przed tym, że nagle odsłania się ich bezużyteczność, miałkość, byle jakość? Tak? Obawiam się, obawiam się, że że, że, że to drugie również. Znaczy te, te uczucia są w jakiś sposób powiązane, bo wie pan, jak pan zaczynał z taką pasją, o której pan mówił na początku, i pan spędził 30 lat w systemie, jest pan człowiekiem dobiegającym do emerytury, patrzy pan do tyłu i w zasadzie widzi pan zgliszcza, że nic pan specjalnie nie zrobił, bo pana grówne, główne sukcesy to jest zadeptywanie poszczególnych ludzi. Przykre, tak? No przykre no utrzymywanie fikcji jakiejś takiej, która, ta, która na tych budżetowych grantach rosła, ci tak. ludzie dobiegali. Robili a kolejne to, stopnie tytuły. A, a nie ma nic bardziej obnażającego taką sytuację. Jak się pokaże, że model jest inny i może działać. Prostszy, skuteczny, praktyczny i co? Zarabiający na siebie. Dokładnie, więc robimy wszystko, żeby ten model jakby zdezawułować. A jeszcze wcześniej, jak to bardzo często bywa... I nie robimy, mówię... czyli mówi to pan, tak jak ten potwór, który mówi, mówi, Mówię, 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 tak, mówię, mówię o tej zinstytucjonalizowanej nauce tak. polskiej, czy tych tak dwóch czy trzech ludziach, którzy za wszelką cenę, motywowani niskimi pobudkami, po prostu postanowili zrobić nam krzywdę. Co więcej, no, zaczynali jakby trochę od tej strony, jak to często bywa w nauce polskiej, to znaczy... Spróbujmy coś przejąć, tak? Jak trzeba było siedzieć po nocach i pracować, chętnych nie było, natomiast kiedy się okazało, że to jest wielki sukces, no to zaczęło być rozmawianie. Oczywiście świadków na to nie ma, bo to były rozmowy jeden na jeden. Wiecie co, odpalcie nam 25% budżetu, to będziecie mieć święty spokój, tak? no Oczywiście na to się nie chcieliśmy zgodzić, bo inna była, inaczej, inaczej się zupełnie umawialiśmy na początku. A poza tym to rośnie organicznie, te pieniądze są potrzebne na rozwój, nawet jeżeli ten rozwój polega na tym, że ja swoim ludziom dobrze płacę. Tak? Bo ludzie, jeżeli ciężko pracują, wiemy, można kogoś namówić, że siedział 12 godzin na dobę, jak robimy coś po raz pierwszy, ale jeżeli robimy to w sposób powtarzalny, jak ktoś posuwa się w latach, powinien zacząć dobrze zarabiać, zwłaszcza jeżeli te pieniądze z przemysłu są. No a poza tym jest jeszcze coś bardzo prostego, jest to po prostu nieetyczne. No. Dokładnie tak. I to też. I to też i to też był jakby kolejny powód, bo to, czego jakby nauczyłem się za granicą, nam się wydaje, że naukowcy to są ludzie, którzy powinni być na bardzo wysokim poziomie etycznym. To się zdarza i na te rzeczy, tam gdzie ta nauka kwitnie, zwraca się uwagę. To jest jeden z fundamentów. Póki tego w Polsce nie posprzątamy, możemy dać dowolne pieniądze do systemu, dobrze nie będzie. Panie Kamilu, chcą was zniszczyć. Co zrobić? Co należy zrobić? Jesteście w, no, w takiej sytuacji kryzysowej. Tak. Czy można w kilku zdaniach opisać, jak z tego wyjść? Tak, no sytuacja jest bardzo kryzysowa, zwłaszcza, że w akcji są prawnicy, są też niezadowolone firmy, nie przeciwko nam, przeciwko instytutowi. Czyli e, coś jak e, pewne projekty, które szły, które były, w które poszły już zainwestowane pieniądze, zostały zatrzymane, tak? Zostały zatrzymane. Przez zatrzymane, ludzką zawiść, przez dokładnie. ludzką e, e, jakąś taką, no właśnie. No, no. A firmy wzięły dobrych prawników i zażądały od stosownego instytutu, bardzo wysokich odszkodowań. No to wtedy reakcja była taka, że panowie założyli im gorzej tym lepiej, tym bardziej zatrzymamy projekty, a stratami obciążymy doktora Kulasza i jego zespół. Uwikłamy ich maksymalnie, a nawet spróbujemy biegać z tym do prokuratury o spowodowanie strat. Może sami wcześniej to, to zatrzymali. No więc narasta taka wojna. Między innymi dlatego też jestem w mediach, bo... Znaczy ja tego nie chciałem, ale moi nieopłaceni ludzie zaczęli chodzić do gazet. W końcu yy, któryś z tygodników o tym napisał, prawda? Tam był duży żart. Czyli, czyli zanim sprawa... Okej, okay, sprawa będzie rozstrzygała się na poziomie yy, procesu sądowego. Yy, tak, tak, to, tak. Na yy, tak, 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 się tak. Tak, to, tak to się może na końcu stać i my to z bardzo dużym prawdopodobieństwem wygramy, bo firmy też już w tej chwili swoje od instytutu wygrywają. Tyle, że uważam, że to będzie bardzo duża strata. Bo co z tego, że wygramy. Co stara... za to zapłaci? To budżet za to zapłaci. Za to zapłaci, po pierwsze, budżet, a po drugie, za dwa lata, jak wygramy te, te, te wszystkie rzeczy, to z naszej roboty, z naszego dorobku zostaną zgliszcza Ci, którzy się z nami sądzą, to, to mają zajęcie przed emeryturą albo na emeryturze, ale my no, ciągle jesteśmy jeszcze w takim wieku, że naprawdę dużo możemy zrobić. Można strata wizerunkowa, ogromna strata dla potencjału... Polskiej Akademii Nauk, dla Instytutu. Dokładnie tak. Strata potencjału tego strata pewnego ludzkiego. modelu, jak robić, jak robić pewne rzeczy, jak można z tego wyjść. No, gdyby na przykład władze Polskiej Akademii chciały, czy być może gdyby ministerstwo się tym zainteresowało, które no tak naprawdę nie za dużo może Polskiej Akademii Nauk zrobić, nie chcę tutaj w jakikolwiek sposób jakby obciążać, obciążać ministerstwo, można to posprzątać, jak twierdzą prawnicy, w jedno popołudnie. Można siąść i się dogadać, dogadać wyjście z sytuacji. Tyle, że nasi oponenci po prostu chcą nas za wszelką cenę zniszczyć, również pieniacząc się dwa czy trzy lata za państwowe pieniądze, bo oni nie płacą za swoich prawników. Firmy płacą za swoich prawników my płacimy za naszych prawników oni sądzą się za państwowe więc mogą się sądzić jeszcze długo czyli jest model matematyczny żeby to rozwiązać również nie wymaga to nawet matematyki wyższej czy odrobiny etyki rozsądku i dobrej woli przede wszystkim chęć i moim zdaniem to co jest tak naprawdę ważne to mówimy o tym że chcielibyśmy odwrócić jakby drenaż mózgów, spowodować, że ci Polacy, którzy osiągnęli sukces za granicą, przez ludzi stamtąd zaczęli przyjeżdżać i tu robić naukę, to kształtować tą, tą przyszłość ludzkiej cywilizacji. Ja zadam bardzo proste pytanie. Kto tutaj przyjedzie, jeżeli tak naprawdę będzie widział przykłady, że nawet jeżeli osiągnie sukces, to albo mu to spróbują zabrać, czy ukraść, albo zadeptać. Tak? Więc można dać bardzo jasny sygnał, że takie zachowania nie są akceptowalne oraz wypracować według najlepszych światowych standardów proste mechanizmy jak takie kwestie rozstrzygać. Ten nasz przypadek mógłby temu idealnie posłużyć. I niech to będzie naszą pointą. Mam nadzieję, że e, sprawa rozstrzygnie się e, bez straty dla polskiej nauki i bez straty dla waszych projektów. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie dobranoc państwu. Bardzo dziękuję.